ludziska, z tej strony waszym humor Manoni. A ja witam was ponownie w drugim już odcinku z Hidden Through Time. Moi drodzy, postanowiłem jednak zmienić trochę swój pomysł na poprzedni, zmienić swój pomysł z poprzedniego odcinka na dzisiejszy odcinek. Mianowicie, nie wiem czy słyszeliście, wbiło mi się lekko, przepraszam. Moi drodzy, zmieniłem lekko pomysł i chcę wam już dzisiaj pokazać, jak działa mapa. Moi drodzy, miałem okazję w Hidden Through Time, jak mówiłem, posiedzieć sobie nieco dłużej jeszcze za czasów, jak gra została nie tak mocno wydana. I miałem okazję stworzyć mapę pod tytułem Misja Pokojowa. Zatem chcę wam ją pokazać. Czytywanie edytor poziomu w trybie grania. Moi drodzy, oto jest mapa stworzona przeze mnie. Jak widzicie, jest tutaj całkiem sporo. I to, co będę chciał zrobić, to będę chciał lekko dokończyć ten tutaj oto fragment. Nie wiem, czy go widzicie, czy nie. Ale nie, widzicie. Mam przecież kursor. Zastanawiałem się, czy kursor mi działa, czy nie działa. Będę chciał dokończyć oto ten tutaj region, ten rewir, być może jeszcze tutaj lekko, żeby już tak całkowicie mapę naszą tutaj skończyć. I tak, to co chcę wam pokazać, to na pewno... Idzie? Nie idzie? A, tutaj idzie koleżka nasz. Miałem okazję pobawić się ścieżkami. Miałem okazję pobawić się w robienie samych podpowiedzi, robienie wszystkich tutaj... O, spójrzcie, jak sprytnie wymyśliłem go. Idzie sobie ścieżką tędy. Chowa się za drzewkami, nie widzimy go. I jakby jego ścieżka rozpoczyna się oto z pewnego miejsca, a mianowicie... Ta-ta-da! Oto stąd. Idzie sobie normalnie, spaceruje. I przechodzi sobie przez cały oto cmentarzyk, zahacza o wszystko co jest możliwe i sobie potem się chowa w tym miejscu. Możemy otwierać wieżyczki, ale ja je pochowam. Możemy namiociki oczywiście otwierać. Wykorzystałem namioty z prehistorii, jak macie okazję widzieć. I jeszcze masę innych elementów. Moi drodzy, zachęcam was serdecznie do włączenia sobie tej mapki. Jeśli macie ją grę, jeśli ją posiadacie, bo ja nie chcę wam pokazywać, gdzie te oto wszystkie rzeczy pokrywałem. Ale chcę wam pokazać, jak się edytuję, więc pokażę wam edytor. Tak oto wygląda edytor mapy. Jak widzicie, mamy zaznaczone kratki, możemy sobie zaznaczać myszą naszą większą ilość elementów. I tak, jak widzicie, musimy niestety sobie oczywiście DLC dokupywać, żeby sobie odblokować zawartości. Na razie, bo dziękuję, ale możemy sobie z wszystkich tutaj epok dorabiać rzeczy. Jako że na razie byliśmy w prehistorii, nie będę wam za wiele pokazywał elementów z dalszych, tutaj oto rewirów. Na razie pokażę wam tylko to, co w prehistorii się mieści. Mianowicie postacie, zwierzęta, jakieś właśnie środowisko i wiele, wiele, wiele innych. Moim pomysłem na tą mapę od samego początku było to, że zauważyłem, że mamy bardzo wiele takich właśnie lekko barwnych postaci. A że ja jestem fanem właśnie jakichś tam gier RPG, bardzo lubię się w to bawić, to sobie pomyślałem, czemu by nie zrobić właśnie tutaj takiej ekipki, która to zmierza na misję pokojową do oto goblinów. Całą masę goblinów, która zajęła ruiny pewnego zamku. Raz z wiedźmami i no, trupuszkami. O nie, nie chciałem złapać tej wieży. Proszę mnie tutaj cofnąć. Nie. Możemy cofnąć w ten sposób. Tak. Tak, nie? Tak, możemy cofnąć. Możemy ukryć siatkę, możemy ją ponownie pokazać. Ukrycie siatki. Szczerze, ja częściej korzystałem bez siatki, bo nie potrzebowałem jakiejś wielkiej akurat pomocy w tym przypadku. Gdzie miałem tego człowieczka schowanego? On się chyba był... Tak, schowany jest tutaj za drzewkiem. Jak możecie zauważyć, musiałem się nieźle nakombinować z jego ścieżką. Te wszystkie kółeczka to są miejsca, przez które musi przejść. Cofnijmy, żeby drzewko nam tutaj było. W tym samym miejscu. I tak. Również tutaj z wilkami.
to wam akurat chcę pokazać. Weźmiemy grę. Wilki tak samo. Z nimi musiałem się też nakombinować, żeby poprawnie przechodziły za przedmiotami, bo czasami niestety bywa tak, że będą one przechodziły przed czymś. Będą nakładały się tak niestety przedmioty, że nie da się. Bardzo fajnie muzyka się też tutaj dobrała. Wcześniej nie miałem okazji bardzo zwracać na to uwagi. Więc tak, pokażę wam, jak działa właśnie oto ten system. Zobaczmy, czy wśród tutaj właśnie możemy zobaczyć. Mamy konstrukcję, czyli właśnie miejsce, które będziemy mogli... chata, to jest chata. Miejsce, które możemy sobie otwierać. Mamy małe rekwizyty, które mieliśmy okazję wszystkie widzieć w poprzednim odcinku. A ty, ośmiorniczki, nie kojarzę. Coś musieli tutaj mnie dodać. Bo gdybym kojarzył, to bym już dawno jej uszył. Jak widzicie, mamy tego całkiem sporo. Mamy jeszcze stosyk drewna, drewniany stół. Mamy większe już rzeczy. Mamy kości klatki piersiowej, które, jak widzicie, tutaj miałem okazję dodać. Mamy jeszcze wiele innych. Mamy właśnie te suszarki, których użyłem tutaj właśnie w wiosce goblińskiej, które mieści się nieopodal zamku do... No ten zamek trochę taki za mały. Mamy wiele jeszcze innych tutaj rzeczy. Ja będę chciał tak. Mamy zająć się dzisiaj tym rewirem. Będę potrzebował wielu drzewek. Niestety będę musiał chyba jednak zmienić ten okres. Albo po prostu przekopiować rzeczy. Mamy również... No, trochę nie potrafię się zorganizować. Wybaczcie mi najmocniej. Mamy duże rekwizyty, oczywiście. Z ciekawostek wam powiem, że ognisko... Gdzie miałem ognisko? Tu miałem ognisko. Ognisko możemy sobie zapalić. Ładnie będzie nam się płomyczek tutaj tlił. Jak widzicie, tutaj też poustawiałem, żeby nasze tutaj gobliny poprzechadzały się troszkę. Ale dobra. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj postaci, których pokażę wam, jak tworzy się ich ścieżki. Załóżmy, weźmy sobie... kogo by tu wziąć? Weźmy sobie kobietę jaskiniową. Kobietę jaskiniową. Jak widzicie, sobie najzwyczajniej w świecie dopiero stoi. Gdy złapiemy za ten tutaj iksik. Tak. A. Gdy złapiemy za ten oto iksik, możemy wysnuć jej trajektorię poruszania się. Możemy zrobić jej ścieżkę jeszcze dłuższą. I jeszcze dłuższą, i jeszcze dłuższą, i jeszcze dłuższą. I tak, i tak, i tak. Będzie robiła zygzaki. Hop, hop. Zrobimy jej ścieżkę naprawdę dziwną i nieprzewidywalną i najzwyczajniej w świecie porąbaną. Będzie się poruszać bardzo, ale to bardzo komicznie prawdopodobnie. Hop, hop. Można tak niestety zrobić, można, można. Zaraz zobaczycie, jak będzie nam tutaj dziwnie kobieci nachodzić. Tutaj, 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 tutaj. Dopóki mamy jakiś punkt wystawiony gdzieś daleko, możemy tworzyć właśnie te żółte. Żółte, co ja gadam? Te niebieskie ścieżki dodatkowe. I gdy mamy już ustalone, możemy puścić. Patrzcie, jak będzie dziwnie tutaj chodziła. Nie zahaczała o różne punkty, które mieliśmy okazję sobie ustalić. No to czekajmy do tej ścieżki. Na razie dosyć normalnie chodzi. Zaraz powinna zacząć być porąbana. No na razie nie. Czy mi się wydaje, czy ta muzyka trochę jest z klimatów japońskich? Teraz co słyszymy? Tu chyba twórcy nie przewidzieli tego, że będziemy wsłuchiwać się. O, o, o! Tu? Chyba nie. No, nie jest jakoś ten mega jednak szalona ścieżka. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Ale po prostu możemy ją usunąć z całymi jej ścieżkami. Jeśli chodzi o zwierzęta, zwierzętom też możemy ustalić takie ścieżki, ale z tego co kojarzę, chyba nie wszystkim. Mamutowi możemy, brachiozaurowi tak, a nie, to jest ankylozaur, ale na przykład takiemu chrząszczykowi, takiemu krabikowi albo jaszczurce nie możemy, ponieważ one nie mają. O, macie tutaj akurat, wiecie, że kameleon jest tutaj na planszy, jak mogliście zauważyć wcześniej. Mamy błąd. Jest to już wykorzystywane jako unikatowy cel. Umieszczenie wielu elementów tego samego typu usunie cel powiązany z innym elementem. Możesz albo zachować cel, co usunie ten element, albo usunąć cel, co pozwoli ci zachować oba elementy.
Zachowajmy cel, ponieważ nie chcę się pozbywać tutaj naszego kameleona. Pterodaktylowi też możemy ustalić ścieżkę. A? Pterodaktylowi możemy? No nie kojarzy jego animacji chodzenia. A, tak chodzi. No dobra. Nie miałem okazji bawić się w prehistoryczną mapkę, więc... Okej. Okay. Patrząc jeszcze po kolei, możemy sobie zapisywać i wczytywać. Zapiszemy, czemu nie? W ten sposób wygląda nasz zapis. Po prostu zapiszemy sobie ją jeszcze raz. Misja pokojowa. Możemy cofnąć, możemy od nowa całą planszę układać chyba. Nie, to jest ponów. To jest ponownie przykład tego, że niestety w edytorze sporo rzeczy jest dosyć tak kiepsko poprzetłumaczonych. Ale no, cóż, bywa. Oczywiście usunięciem możemy obrócić element, czyli stwierdzę sobie, a ta sarenka może się obracać, robić sobie dziwne fiku-miku, ale nie. Za to rybka może sobie decydować się, w którą stronę jednak chce popłynąć. Możemy zmienić kolor tła, możemy zmienić... No, twórcy chyba jednak dobrze nie przewidzieli tego, ponieważ to nie powinno być dostępne. To jest kolor tła zapewne z map Wikingów, moi drodzy, czyli z The Lost Tales. Od mapy Wikingu właśnie. Nie powinniśmy tego mieć dostępnego. Mamy pustynię, która będzie dostępna w mapach, jak zobaczycie zresztą niedługo w egipskich. I mamy normalną leśną mapę, która najwidoczniej będzie też jeszcze w świecie... w świecie samurajów. Więc drodzy twórcy, zwracam wam tutaj uwagę, jeśli to oglądacie, żebyście... O. Mamy dostępne aż 4 kolory. Więc ten kolor też jest dostępny na tamtych mapach. Bardzo dobrze wiedzieć. Będzie można fajną lodową mapę sobie tutaj stworzyć. Wróćmy jednak do naszego koloru zielonego. Możemy użyć duplikacji. Możemy sobie duplikować pewne przedmioty. Czyli na przykład stwierdzę, że ten tutaj element, nie bez tego, ten tutaj element nam się podoba. Zduplikujemy go sobie. I możemy go sobie przenieść, gdzie tutaj chcemy. Przeniosę go sobie, o tutaj. Będzie akurat bardzo ładnie to wyglądać. Więc mogę sobie... No zresztą, jak widzicie, ryba. Czy to, moi drodzy, wygląda wam na rybę? Chyba nie. Obróćmy sobie to oto drzewko i dostawmy je sobie... No, gdzieś tutaj. Będzie nam to ładnie się pokazywać. Pokazywanie siatki już wam pokazałem, ale możemy też ustalić pokaż cele, czyli coś fajną bardzo też opcję. Możemy sobie poznajdywać cele, które umieściliśmy sobie na mapie, żebyśmy nie musieli, na przykład jakbym ja teraz wracam do gry po więcej niż roku, więcej niż pół roku i nie pamiętam na przykład gdzie co pochowałem. Więc będę mógł sobie tak zaznaczyć. Ja nie mam zamiaru tego wam pokazywać, gdzie co jest schowane, bo chcę, żebyście mieli zabawę z szukaniem tego wszystkiego po tej planszy. Więc tak, co tu jeszcze wam mogę pokazać? Mamy oczywiście elementy środowiska i chyba nie za wiele więcej mogę wam tu pokazać. Możemy oczywiście chować, co jest bardzo fajną, przydatną opcją. I co, moi drodzy, zajmiemy się chyba tym małym tutaj kawałeczkiem. Myślę, że ten tutaj lekko teren mogę zostawić. Jedyne, co bym chyba tutaj dorobił, to poszukajmy sobie na mapie jakiegoś krzaczka. Wiecie co? Pochowam to i pochowam to. Będziemy szukać sobie elementów i będziemy je duplikować. Tutaj oto ten krzaczek dostawimy w tym miejscu. I chciałbym jeszcze... O, mamy trawkę. Tę trawkę stąd weźmiemy. To drzewko lekko przesuniemy. I... dostawimy tą trawkę, o tutaj, w tym miejscu. Mamy. Tu, jak widzicie, zostawiłem sobie pewne elementy, które chcę gdzieś tu na planszy umieścić. Mianowicie tak. Myślę... To będą jedyne chyba elementy, które będziecie niestety widzieć na odcinku. Mianowicie tak, mamy chrząszcza. Chrząszcza mogę w sumie umieścić tutaj w lasku. Opa. Proszę bardzo. Obróćmy ciebie, drogi panie. I nadajmy ci rangę celu. Czyli klikamy utwórz cel. Ustaw podpowiedź. Czy chcesz ustawić podpowiedź dla tego celu? Tak, chcę ustawić. I jaką my tu możemy ustalić podpowiedź? Jako, że
Znajduje się on blisko właśnie wilków, to możemy na przykład dać mu podpowiedź taką nie mówiącą nic wprost, nie mówiącą nic bardzo dosadnie, oby nikt na niego nie nadepnął. Nadepnął. Bardzo mi się podoba, że mamy jeszcze polskie litery w tej grze, mimo że jest złe tłumaczenie momentami, to mamy polskie literki. Bez znaku, bez żadnych kropek chyba miałem okazję robić. I nie mówi ta podpowiedź za dużo, ale wiemy, że gdzieś ten cel jest niedaleko poruszających się tutaj celów. Żeby sprawdzić, czy będzie wszystko ok z nim, jest wszystko ok. Nie klipuje się, czyli nie pokazuje nam się zbytnio za daleko, ale jednak chce trochę jednak przenieść tego wilczka, żeby minimalnie on nam tutaj przechodził, nie zahaczając, nie chodząc po nim. O! Przeszedł lekko przez kwiatek, więc jeszcze sobie tutaj lekko przejdziemy z tym. Teraz zobaczmy. No. I bardzo ładnie. Teraz bardzo ładnie nam przeszło. A tutaj grzebek. Grzebek, czerwony grzyb. Dobra. Więc jak widzicie, wiemy jak ustalać tutaj cele. Możemy dodać opis, utworzyć cel. A, ważna też jeszcze rzecz. Pokażę wam to może na przykładzie... Nie, pokażę wam to na przykładzie czegoś innego. O, tutaj ten rycerzyk będzie bardzo fajnym przykładem. To jest pancerz. Możemy ustalić przynależność pewnej rzeczy, żeby znajdowała się przed, za lub pomiędzy czymś. Możemy ustalić, żeby był przed, tu akurat pomiędzy, albo możemy całkowicie. Więc jak widzicie, możemy sobie ustalać. Więc jeśli byśmy na przykład chcieli, żeby ten oto rycerzyk znajdował się jak najdalej, żeby był niewidoczny, no tutaj akurat nic nie zrobimy, ale to sprawi, że... O, jak widzicie... No niewiele się tutaj akurat zmienia, to jest kiepskie miejsce chyba akurat na ten przykład. I chyba nie znajdę lepszego. A nie, tutaj znajdę. Jak widzicie, dnia znajduje się na samym końcu. Ponieważ no, jest ona jak najmniej nam potrzebna. Mamy też ścianę, którą jak weźmiemy lekko dalej, to też nam będzie tutaj przesłaniać wieżę. Tak samo z wieżą, też jest ona jak najdalej położona, bo akurat za dnią się ładnie ona nam tu chowała. Ale mamy tutaj też jeszcze takie krzaczki, które też są pokazane jak najdalej. No. Okej. Co tutaj jeszcze możemy dodać? Mamy tutaj jeszcze jajeczko i mamy krabika. Krabika bym chciał dodać tutaj na tym jeziorku. Więc zróbmy sobie tak. Lilię wodną sobie zduplikujemy. I damy ją sobie o tutaj w tym miejscu i obrócimy, żeby nie była podobna do tej za bardzo. I naszego krabika, a jak widzicie, krabik jest schowany, ale hop i hop. Damy go na sam spód, tylko na sam wierzch. I w ten sposób mamy krabika, który jest sobie tutaj na jeziorku. Ustawimy dla niego podpowiedź. Tą podpowiedzią niech będzie na przykład... To chyba nie jest jego naturalne środowisko. Bo nie jest. Ten krabik to jest pustelnik normalnie, a krab pustelnik normalnie żyje nad morzem. Oczywiście. A tutaj mamy jezioro. A że no, morza tutaj nie doświadczymy, to w jakiś sposób nam to tutaj podpowiada, gdzie go możemy tutaj znaleźć. Dobra, ostatni element, który będę chciał umieścić, to będzie gniazdo dinozaurów, które umieścimy sobie o tutaj na tym drzewie. I dla niego podpowiedź ustawimy...
jak na tak duże jajko znajduje się bardzo wysoko. No, mamy ustalone już to jajko, które jest faktycznie wysoko podstawione, wysoko też względem planszy, więc w miarę będzie łatwo je znaleźć. I to, co teraz będę chciał zrobić, skopiujemy sobie część tutaj, o, tych elementów i przesuniemy ją sobie do góry planszy. Niestety, a nie, możemy się poruszać klawiszami W, A, S, D, jak widzicie. I sobie te elementy obrócimy i dostawimy sobie, o, tutaj ładnie w tym miejscu, akurat nam się wpasowało. Weźmy sobie na przykład jeszcze, o, tu mamy bardzo ładny też dobór. Jeszcze bym zaznaczył, mogę kontrolem też zaznaczać niektóre elementy, które chcę dodać. Zduplikujemy, o nie, Ctrl Z, Ctrl Z, niestety. Kontrolami też możemy zetować w tej grze, co jest bardzo przydatną też funkcją. Zduplikujemy, złapię za ten krzaczek i lecimy na górę i dodamy to tutaj. Ponownie obrócimy i dajmy może te krzaczki tutaj, a ten krzaczek przełączmy trochę gdzieś tu dalej. Niech się znajduje o w tym miejscu. Bardzo ładnie. Ten jeden jest za często pojawia się w tych dwóch miejscach, więc przesunę go o tutaj. Co by tutaj dodać? Myślę nad nietypowym elementem. Mianowicie, przydałoby się dodać tam coś wyróżniającego się z otoczenia. Jako, że w sumie tutaj mamy taką rzeczkę, fajnie by było. Przepraszam bardzo. Fajnie by było tą rzekę sobie tutaj dodać. Zatem wprowadźmy. Rzeka. Jak widzicie, nie mamy tego w tym zbiorze. Gdzie to było? Gdzie to było? Aha. Coś mnie tutaj chyba nie chce działać. A, bo mieliśmy to ten, właśnie, środowisko. Musimy chyba wybrać. Ok. Coś chyba mi tutaj nie działa w takim razie. Chyba jednak sobie tą rzekę darujemy. Mógłbym natomiast tak, skopiujmy sobie tę oto oazę. I tak. Jako, że mamy typowe kształty, nie możemy tych kształtów jakoś przerabiać, postanowię postawić na jedną tutaj oto zmianę. Mianowicie, jakby to tutaj fajnie umieścić? Damy to w ten sposób. Teraz postawimy to tutaj. OK. Mamy tutaj ten kamulec, który postawimy bardziej o w ten sposób. Tą oazę przesuniemy jeszcze. No i krzaczek wystawimy, żeby był bardziej w przód. W ten sposób zakryłem, jak widzicie, miejsce, w którym się przecinają te oto rzeczy. Ten krzaczek sobie jeszcze w ten sposób wystawimy. Dostawimy sobie parę jagódek. O! Bardzo ładnie. Jak widzicie, mamy tutaj element, gdzie po prostu przechodzi nam w kolejne miejsce. Myślę jednak, że zrezygnujemy tutaj z tego akurat kamienia i z tych krzaczków. Przestawimy je nieco tutaj dalej. Tutaj przestawmy. Ten jeden krzaczek zrezygnujemy z niego. Postawmy go może sobie gdzieś tutaj. O. I to, co chcę użyć, to chcę użyć większego jakiegoś drzewka, które jest bardziej rozłożyste. Jednak nie będziemy brać tego ogromnego, bo je już mamy wykorzystane bardzo blisko w tym regionie.
O. O, to będzie nawet lepsze. Zduplikujemy je sobie. I polecimy na tę stronę. Proszę Was bardzo. Czy jak obrócimy, będzie ładniej? Będzie ładniej. Będzie widać i rybki, będzie widać i rzeczkę. Nasz tutaj zbiornik. No i przesuniemy je tak, żeby było ładnie to wszystko widać. O, proszę bardzo. Myślę, że to drzewko przestawię jednak w inne troszkę miejsce. Hop. Hop. O. Proszę bardzo. Mamy dostawiony kawałek rzeczki. Kawałek rzeczki, kawałek jeziorka, który wyróżnia to jezioro i sprawia, że jest ono nieco większe. Znajdźmy jeszcze może jeden taki zbiorniczek, który jest nieco większy. Chyba nie znajdę. Chyba niestety nie znajdę. Z tym nie będę kombinował. Jak widzicie, niestety nie ma za wielu elementów właśnie z takimi rzekami. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie kawałek rzeki z mostkiem, który wykorzystałem ponownie w tym samym miejscu, bo jak widzicie, tu też się znajduje taka oto ścieżka. Ale jest tak sprytnie schowane, że jest bardzo ładnie. Zatem teraz tak, weźmy sobie jeszcze trochę krzaczków, o, tych tutaj, wraz z tym kamyczkiem, z tymi kwiatuszkami. O, zduplikujmy je wszystkie. O nie, znowu. Znowu popełniłem ten sam błąd co wcześniej. Jeszcze tym razem wezmę ten listek. Udało mi się złapać, udało mi się złapać. Polećmy więc tu w górę. I teraz tak, jak obrócimy, będzie to w ten sposób wyglądać. I teraz tak. Postawimy to tutaj. To drzewko skierujmy w inne miejsce. Postawmy je może tutaj, żeby w jakiś sposób nam się wpasowało w teren. To nie poruszyłem jakoś mega za dużo. Ok, dostawmy może tutaj paprocie, niebieski liść. I teraz tak, przesuńmy ten listek tutaj. O, was tu. I pięknie. Bardzo ładnie to wygląda. Mech, 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 mech. Jak się śmieją drzewa w lesie. Mech, 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 mech. Taki niewybredny sucharek. Tego grzybka chcę lekko przesunąć do przodu. I dobrze. Przydałoby się trochę tutaj dodać rybek. Weźmiemy tą jedną rybę. I dodamy ją sobie o tutaj. Niech samotnie sobie nam tutaj pływa. Albo jednak nie. Dajmy jej małe towarzystwo. O, proszę bardzo. Obróćmy. Pięknie. Weźmy jeszcze kapkę lilii wodnej, dodajmy na tę stronę. I bardzo ładnie. Kaktusów żadnych tutaj nie będziemy wykorzystywać. Mamy również spore krzaczki. Ten spory krzaczek dodamy sobie być może o tym miejscu. Przydałby się bardziej może jakiś właśnie ten pomarańczowy, żeby kolorystyka nam się tutaj aż tak nie zlewała. Nie będzie widać, a będzie się wydawało, że jest ładnie zachodzący. Tutaj niestety będzie lekko ciężej, ponieważ chcemy to schować za to drzewo, a tego drzewa... Oj. Czasami się niestety tak buguje. Moglibyśmy teoretycznie to drzewo wypchnąć trochę, ale chyba nie chcemy. No, przepraszam bardzo, czy... Proszę mnie to schować. I tego elementu się chyba jednak jeszcze pozbędziemy. No dajmy tutaj to. O, bardzo ładnie. Mamy bloki lodu, ale bloków lodu nie mamy potrzeby tutaj umieszczać. To nie ten typ mapy. Tutaj sobie umieścimy tak, to mogę przesunąć w sumie trochę niżej.
żeby więcej nam tu okolicy to zajmowało. I mamy liście, no właśnie, zastąpimy cały ten rewir takimi liśćmi. Obróćmy je, podostawiajmy tutaj kolejne. Bo to muszą być katarakty tak zwane. Trochę przy wodzie, niech się nam tutaj rozrosną. Cudownie. No i postawmy jeszcze parę tutaj kwiatuszków. Tego kwiatuszka jednak dam sobie na tę stronę bardziej. Tą trawkę w to miejsce. I jest chyba gotowe. Mogę jeszcze tutaj ewentualnie jedną rzecz dostawić. Jeden jakiś taki, takie malutkie jedno drzewko by się tutaj przydało. O! Małe drzewo. Zduplikujemy. Dodamy je. Oto tutaj jeszcze obrócimy. Bardzo ładnie. I moi drodzy. Niestety trochę nam tutaj coś telefon przeszkodził, ale co poradzić. Moi drodzy, mamy gotowe, ale zapomniałem tutaj o tym miejscu, a też tutaj też chciałem pododawać. Myślę, że na szybko to uzupełnię. Tym oto tutaj rewirem zduplikujemy cały ten region. Będzie bardzo podobne do tamtego niestety. Obrócimy. I podostawiamy to w innych kolejnościach. Weźmiemy to. Postawimy o tutaj. Ten krzak z jagodami tu. To postawimy sobie. Nie, jednak zmienimy miejscami. To tutaj. To weźmiemy, damy tu. Drzewo z liśćmi tutaj. I tu jedno drzeweczko małe w to miejsce. I dostawmy tutaj parę drzew, takich mniej, lepiej, niezbyt dobrze wyglądających. Ale jednak i parę kamyczków dla zwiększenia tego efektu tutaj. Chcę złapać go. Dziękuję. Dla zwiększenia efektu, że są tu podniszczone jakieś miejsca. Zatem weźmy może ten tutaj, zduplikujemy, przeniesiemy, o. I weźmy sobie może jeszcze taki jeden korzonek, no, w kiepskim miejscu on mi się tutaj schował akurat, więc wezmę go nieco, o, teraz zduplikuję, bo się zduplikuje akurat na środku. Dobra. I jeszcze taki jeden korzonek. Okidoki. Obróćmy go i postawmy za tym kamyczkiem. I pięknie. I myślę, że na tym poprzestanę już maltretowanie tej mapy, bo jak widzicie, jest ona rozrośnięta i to niebywale. A jestem z niej już zadowolony. Chociaż hop, 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 hop. Skopiujmy sobie znak na ziemi jeszcze. Dostawmy go sobie. Tak będzie szedł. O, tutaj jeszcze go sobie dostawmy, żeby w miarę było widać, że tu jest jeszcze taka ścieżka większa. Jeszcze ten jeden krzaczek. O, tutaj. Bardzo zacnie. Zatem, moi drodzy, razem z wami zapiszę tę mapę tutaj. Zapisujemy i możemy grać. Jak widzicie, mamy tego tutaj. To chyba nie jest jego środowisko naturalne. Ten nam mówi, że fajny obóz mamy. Mamy tutaj tego, macie w sumie, moi drodzy, tego sporo do znalezienia. A ja życzę wam powodzenia. No ja słychać, że to mnie pański klimat w tej mapie. Trochę niezbyt się twórcą tutaj jednak poszczęściło. Gra cały czas jest rozwijana, ale musimy to twórcom wybaczyć. Moi drodzy, jeśli moja mapa wam się podoba, jeśli chcecie w nią zagrać, serdecznie was do tego zapraszam i zapraszam was do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej i chcę wiedzieć, co o niej sądzicie. Czy udało wam się tutaj poznajdować coś ciekawego na niej? Czy jesteście zadowoleni z tego, jak tutaj się popisałem?
bo miałem naprawdę, spędziłem spory czas nad tą mapą, a zaczęło się od tutaj po prostu tego zwykłego zameczku i tej ścieżki. A się tak rozrosło. I moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam Was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!